Rząd PiS już od ponad 2 lat uskutecznia kolejne coraz to nowe programy społeczne. Najsłynniejszym i flagowym jest program Rodzina 500+. Niedawno jednak premier Mateusz Morawiecki, w ramach tzw. Piątki Morawieckiego, zapowiedział nowe programy. Jeden z nich, znany jako Wyprawka Plus, Dobry Start albo 300+, ma zacząć funkcjonować jeszcze w tym roku. To zupełnie nowy program, który ma pomóc uczniom i ich rodzicom na początku każdego roku szkolnego. To niezwykle istotne, szczególnie dla wielu rodzin liczniejszych lub żyjących w ubóstwie. Każdy nowy rok szkolny jest bowiem dla rodziców niezwykle trudny. Rusza nowy program PiS Dobry Start, czyli 300+. Wyprawienie swojej pociechy do szkoły to zawsze poważne obciążenie dla domowego budżetu. Konieczne jest uzupełnienie materiałów papierniczych i plastycznych, kupno zeszytów, nowych plecaków, w niektórych placówkach mundurków. Z tego względu rząd postanowił wspomóc rodziców coroczną, jednorazową zapomogą w kwocie 300 zł. Ma ona być przeznaczana właśnie na wsparcie domowego budżetu przy wyposażaniu dziecka na początku roku szkolnego. W resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowywane jest rozporządzenie, które ma uruchomić odpowiednią procedurę w gminach. Rodzice będą tam wnioskować o przyznanie dodatku w ramach programu Dobry Start. Wnioski mają zacząć wpływać już od 1 lipca. Jeśli rodzice się pospieszą i złożą wniosek przez internet, pieniądze mają do nich trafić jeszcze przed 1 września. Wnioski można składać także drogą papierową, jednak wówczas na pieniądze czekać będzie można nawet 2 miesiące, co oznacza nie tyle pomoc w wyprawce, ile zwrot wcześniej wydanych pieniędzy. Kto dostanie 300+, a kto nie? Dodatek na początek roku można otrzymać na każde uczące się dziecko, nim ukończy ono 18 lat. Pełnoletnie dziecko dalej uczące się w liceum lub technikum może starać się o przedłużenie świadczenia do ukończenia szkoły. Niepełnosprawni otrzymywać je będą aż do 1924 roku życia. Pieniądze dostaną także rodzice wychowujący dzieci w ramach pieczy zastępczej i w rodzinnych domach dziecka. Aby w rodzinach, które niestety się rozpadły, nie dochodziło do sporów, rodzice wychowujący dziecko naprzemiennie otrzymają każdy po 150 zł. Pieniędzy nie dostaną niestety 6-latki. Z punktu widzenia prawa nie są one jeszcze uczniami, nawet jeśli zaczynają edukację w tym wieku. Na 300+ nie mogą liczyć także dzieci, których rodzice pracują za granicą i pobierają analogiczne świadczenie w innym państwie.